Witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w sezonie 11. Z tej strony Michael, a już w dzisiejszym odcinku przedstawię wam nową, odświeżoną wersję do Nocturna, także zapraszam. Ostatni poradnik do Nocturna był taki solidnie pod one -shota, a w odcinku chciałbym się skupić mniej więcej na mecie wojownika, który opiera się na dłuższych trade'ach. Dlatego moi drodzy, przechodząc od samego początku, runy. Runy prezentują się następująco, gramy przede wszystkim Conquerora. Jest to niepodważalnie najlepsze rozwiązanie dla naszego Nocturna, ze względu na to, że bazuje na dłuższych tradach. Dach, leczeniu się i zwiększeniu swojego AD, i to jest akurat wyśmienite, jeżeli chodzi o sam sens tej postaci. Mam wrażenie, że ona jest wyśmienita. Tak naprawdę, reszta runek się nie zmienia odnośnie tego poprzedniego poradnika. Jedynie co tu tutaj zamiast sudden impact mamy eyeball collection, bo lepiej nam się stakuje w meczu. No i to tyle. Jeżeli zaś chodzi tutaj o clear, prezentuje się on następująco, i tutaj moi drodzy, też już się również nic nie zmienia. Full clearujemy całą dżunglę bez żadnego kłopotu i problemu. Full clearujemy zaczynając od strony Red Side'u, aby wzmacniać swoje autoataki i dzięki temu, że wzmacniamy swoje autosy, praktycznie możemy być bardziej użyteczni i mamy większe predyspozycje do tego, żeby, nie wiem, na przykład autoatakować przeciwnika, żeby walczyć o mniej więcej na przykład żółka w okresie właśnie tej trzeciej minuty 15 sekundy. Poza tym dookoła Reda są takie. Kampy jak właśnie golemy czy raptory, które. Jak sami widzicie na załączonym obrazku Nocturne czyści bez żadnego problemu za pomocą swojej pasywki. No i dzięki temu nie musimy nawet używać potek, żeby się faktycznie utrzymywać. Także to jest całkiem spoko. No i właśnie odnośnie tych wszystkich umiejętności, to ja od razu przejdę do rzeczy. Pasywką Nocturna jest element, który warto nadużywać w każdym teamfightzie i nawet i w walkach w dżungli. Czyli mniej więcej leczenie się i zadawanie obrażeń dookoła nas. Jak sami widzicie Nocturne generuje taki jakby specyficzny autoatak, który zadaje wszystkim dookoła nocturna obrażenia. Dzięki temu nie dość, że możemy się wyleczyć, to automatycznie również zadajemy każdemu obrażenia. I to jest fajne właśnie w teamfightach, bo wtedy nawet jak dowolnie hitniemy kogokolwiek od razu zyskujemy triumf. I to jest całkiem spoko rozwiązanie jeżeli chodzi o tą postać. Dalej mamy Q i Q maksujemy, moi drodzy, jako pierwsze. Nasz Nocturn generuje taką jakby plamę na ziemi. I ta plama, no oczywiście obija tam przeciwnika, ale tak, stojąc na tej plamie, nasz Nocturn ma zwiększone punkty AD. W tym przypadku wy zobaczcie, przed chwilą mi mieliśmy 72, teraz mamy 102. I automatycznie przeciwnik, który również tak jakby ma tą poświatę pod sobą i nawet od nas ucieka, ją generuje. Przez to nasz Nocturne staje się o wiele bardziej mobilną jednostką i to jest idealny element do rozpoczynania combo. Praktycznie to wygląda tak, że zaczynamy sobie mniej więcej walkę od tego momentu, że Witujemy gościa za pomocą Q, on automatycznie otrzymuje tam spore właśnie slowy, spore przyspieszenia i tak dalej i tak dalej. Oj, widzicie, i za pomocą tej czarnej plamki możemy cały czas za nim iść i dzięki temu jesteśmy o wiele, wiele szybsi. No i przez to przeciwnik ma Mniejsze prawdopodobieństwo, że ucieknie, a my tym samym mamy większe prawdopodobieństwo, że go zabijemy. I to to jest tylko tak wyłącznie na marginesie. Jeżeli zaś chodzi o kolejny element, to mamy to W i W maksujemy jako drugie na naszej postaci. Pasywnie nasz Nocturne dostaje atak speeda i co każde maksowanie tej umiejętności, nasza postać otrzymuje coraz więcej bazowego attack speeda, którego można genialnie wykorzystać. Jeżeli zaś chodzi o aktywację tego, Spela, czy umiejętności kojarzycie mniej więcej Civilki, tarcze, to jest właśnie identycznie to samo. Czyli blokujemy się za pomocą tarczy, i żaden cecek, czy jakakolwiek umiejętność slowująca nas, czy nawet i nie wiem, kół, załóżmy Lisina w nas nie wejdzie, bo automatycznie to blokujemy za pomocą tej umiejki. I tyle. I to jest tak, jakby element, który najrzadziej wykorzystujemy podczas naszego combo. Wykorzystujemy to tylko wtedy, kiedy faktycznie albo przeciwnik nas goni. Albo chcemy go złapać w 100% i być pewnym, że nas nie zeslowuje i tym samym nie ucieknie. Także miejcie to właśnie na uwadze, jak gracie takim nocturnem. Kolejnym elementem zaś jest E i to jest fragment, w sensie to jest fragment full combo, opierający się na tym, że... Co tutaj w ogóle Soraka zrobiła? Opierający się na tym, że odpalamy fira, musimy być obok przeciwnika przez ileś tam mniej więcej sekund, chyba półtora, ja Wam zresztą to pokażę i zobaczcie, w tym momencie przeciwnik otrzymuje fira i automatycznie otrzymuje on. CCK. Dzięki temu nie możemy również błyskawicznie go zmiażdżyć, tak jak w tym przypadku. Nie potrzebowaliśmy w ogóle żadnego flasha ani nic rzeczy. I na tym opiera się E, że wykorzystujemy je tylko w takim właśnie celu i maksujemy je jako ostatnie. Pierwszy recall. Zaczynamy od naszego Iron Spike Wipa i budujemy Strike Breakera. Ze względu na to, że jest to element niepodważalnie najlepszy w sezonie 11. I do prawdopodobnie do końca sezonu się nic nie zmieni. Ponieważ nocturn z tym buildem jest takim fighterem, jak wielokrotnie powtarzałem, i po pierwsze, Stray Breaker ma o wiele lepsze statystyki niż, na przykład właśnie Dusk Blade czy jakiś mniej więcej Eklipsik. Druga sprawa jest taka, że bazowo, mitycznie, na mitycznym pasywie otrzymujemy 3% naszego movement speeda, przez co nasza postać jest jeszcze bardziej mobilna i bardziej użyteczna. Kontynuując dalej, Stray Breaker ma też ten fajny efekt, który mamy właśnie na Iron Spike Whipie. Tak jak na starym Tiamacie, czyli uderzaliśmy w ten przedmiot i automatycznie generował się nam, no tak jakby taki dodatkowy autoatak, o coś w tym stylu właśnie. Nasz noctur może zeslołować przeciwnika niewyobrażalnie i przez to możemy tak z łatwością zwyciężać jakiekolwiek walki. Dobra, spróbujmy sobie tutaj na spokojnie zabić Sorakę. W zasadzie nasza postać opiera się na tym, że my dążymy do perfekcji przez to, że farmimy za każdym razem powinniśmy mieć przewagę nad przeciwnikiem, jeżeli chodzi o CS, bo automatycznie prowadząc CS-ami i fragami, mamy większe szanse na wygranie dowolnej walki z rywalem. Może teraz omówię obuwie. Obuwie, jakie składamy na tym mniej więcej naszym nocturnie kochanym, to jest uwaga, but pod CDR-y, nie budujemy żadnego, absolutnie żadnego żadnego buta pod y, jakieś Merkury, jakieś mniej więcej tabole i tak dalej i tak dalej. Jak mam być szczery, to Zwracam szczególną uwagę na to, że w lejcie brakuje nam zawsze cooldownu na RC i teraz widzicie, mamy cooldownu ponad 2 minuty. Jak w zasadzie osiągniemy cel i złożymy te wszystkie przedmioty, które faktycznie nam są potrzebne, czyli jakiś tam Hempunk, jakiś tam Devdensik, może jakiś black liverek, właśnie mówię o tym Straybreakerze, to nasza RC będzie miała 40 dosłownie sekund cooldownu i to jest wyśmienity element, jeżeli chodzi o samego Nocturna, bo to jest praktyczne podejście do Gierki. Wydaje mi się, że tutaj Korkiego na spokojnie możemy zabić, bo zmierza akurat tak niewzruszony do przodu. No to sobie na spokojnie odpalimy w niego kilka umiejętności. Odpalimy sobie W, żeby właśnie nas jego W nie zeslowowało. Automatycznie zyskujemy fraga. Powoli trzeba grać tak naprawdę nocturnem, Schodkowo dążyć do sukcesu, bo widzicie w tym przypadku my jesteśmy warci 300 złota, a Lisin nie. I to jest właśnie mega dziwne, że. Jego osobowość nie jest w ogóle nic warta, pomimo tego, że ma te same statystyki. Wbijmy sobie teraz na ganka. Na spokojnie, jak sami widzicie, przeciwnik otrzymał e, nie dość, że Fira, to automatycznie również zyskał, zyskał mniej więcej sporą dawkę obrażeń na łeb. Także wycofajmy się teraz na spokojnie do bazy po naszego Strike Breakera i lecimy dalej. Jeżeli zaś chodzi tutaj o kolejne przedmioty, zaraz je wszystkie oczywiście wytłumaczę. Teraz może przejdę na szybkości do omówienia r Rka bazuje na tym, że klikamy w dowolnego naszego przeciwnika i automatycznie nasza postać do niego leci, powodując właśnie paranoję na mapie, czyli totalną ciemność i przeciwnicy się nie potrafią odnaleźć dookoła siebie. I to jest mega. Użyteczna Rka z tego powodu, że można wyłapać samotny cel, który nie wiadomo z jakiego powodu się znajduje na drugim skrawku mapy. Nawiązując do tego, co chciałem powiedzieć. Jedna R powinna być zakończonym przynajmniej jednym fragiem. Dlaczego? Bo to jest tak naprawdę idealne wyłapanie przeciwnika, że on nie wie, gdzie się znajdujemy, i błyskawicznie go one shotujemy, zadając przeciwnikowi one shota. Dobra, spróbujmy tutaj na szybkości obkrążyć tego Lisonga. Może się uda go zabić, nie mówię, że nie tak się składa, że niestety ten lison chyba ucieknie od nas, chociaż może teraz kilka protipów dla was zdradzę czy dopowiem. Po pierwsze, pierwszym podstawowym elementem dlaczego warto grać Nocturnem jest fakt, że on jest strasznie niskopikowany i w zasadzie dobre zmainowanie tej postaci jest wyśmienite dla nas samych, mam wrażenie, że Dobry main Nocturna jest na wagę złota, bo nie tylko i wyłącznie możecie grać na właśnie między innymi dżungli, ale również na midzie, na top na jakichś innych właśnie mniej więcej rolach. Także jak mam być szczery, sporadycznie nadużywajcie tego pika, bo on jest wyśmienity pod większość styli i warto tak naprawdę przeciwnika takim czymś zaskakiwać. Jeżeli chodzi zaś o cleary na przykład, to pamiętajcie o tym, żeby za każdym razem stać właśnie na swoim Q. Bo dzięki temu zobaczcie, teraz mam 142 AD, wchodzę w moje Q, mam automatycznie 200 punktów. I to jest ważne, żeby to wykorzystywać, bo dzięki temu nie wiem, przyspieszymy swojego cleara o jakieś, nie wiem, na przykład 10-15 sekund, to niby stosunkowo niewiele. Ale jak tak spojrzeć na to z drugiej strony, to jest naprawdę masa czasu. Używać W tylko wtedy kiedy faktycznie jest potrzebna akcja. W zasadzie kiedy eliminujemy wroga one-shotując go, nawet wół nie musimy klikać, z tego powodu, że nasza postać opiera się właśnie na tym, co teraz widzicie, czyli na auto-atakach, że klikamy sobie od czasu do czasu Q, wtedy klikamy F przeciwnika i koniec. Tak naprawdę to jest całe kombo nocturna. Ostatnim elementem, który chciałbym dopowiedzieć, jest R. -ka. Podczas R można flashować, w zasadzie flashować, czyli jak lecimy w gościa, a nie wiem, przypadkiem na niego wcisnęliśmy, nie wiem, nie chcemy już tam lecieć. To w międzyczasie podczas lotu można flashować i automatycznie nasza postać tak jakby się zatrzymuje w locie. No wielokrotnie mogliście to zobaczyć na innych poradnikach. Ja akurat chciałbym teraz wam to pokazać, ale niestety flesza nie posiadam. Tu myślę, że na spokojnie sobie, a wiecie co, jednak zużyję tą Rkę, żeby nie było. Tutaj również jeszcze użyję Strike Breakera, żeby przeciwnika zeslowować. Odpalę sobie W w tym przypadku, żeby jak sami mogliście zobaczyć nie otrzymywać w ogóle żadnych obrażeń i automatycznie zlanszotowaliśmy Kelly, Wycofajmy się w tym momencie do bazy, aby zakupić wspomniane obuwie. Zbogacają naszą statystykę jakimi są ability heisty, a następnie dążymy do Steraka. Sterak nas ratuje w krytycznej sytuacji, daje nam tarczę, zwiększa AD, zwiększa HP i tak dalej. Dlatego myślę, że warto go składać zawsze jako item drugi w kwestii, że nie liczymy buta. Natomiast jak liczymy buta, no to jako trzeci itemek. Jeżeli chodzi o same kontry, mniej więcej Nocturna, to powiem Wam szczerze Nocturne nienawidzi znikania, bo ta postać opiera się na tym, że nasza postać opiera się na tym, że bazuje na auto i potrzeba, tak naprawdę potrzeba wizji tylko po to, żeby cokolwiek zrobić, bo nasz Nocturne faktycznie może Q na ślepo puścić i jakoś zabić przeciwnika, oczywiście ale nasze Q bije jedynie 300 punktów damage'a a w tym przypadku, właśnie nie wiem, przeciwnik posiadający 1500-1600, no akurat tak wyśmienitym elementem nie jest. A widzę, że tutaj akurat jest szansa na zabicie sobie korkiego, także zabijemy to, co o czym Wam mówiłem. Powolna, mniej więcej dominacja z naszej strony, frag za fragiem, asysta za asystą, i jakoś mniej więcej tak gra, gra wygląda. W zasadzie 6-0 to naprawdę przyzwoity wynik, jeżeli o to chodzi. Także trzeba to idealnie wykorzystywać i trzymać tempo gry, żeby. Czas niósł się na naszą korzyść, dlatego teraz pójdziemy sobie na Heraldika i za chwilę przejdziemy do kupna steraka i kontynuujemy dalszy build. W swojego czasu miał 80% Win ratio. Dlaczego? Mniej więcej sterak z pasywką wygląda identycznie. Mam wrażenie, że to daje automatycznie Nocturnowi dwa autotaki. Coś w stylu. Tylko czekajcie, aż mi się pasywa załaduje. Coś w stylu używam i używam. Także to bardzo szybko może zadać komuś damage i automatycznie wysfarmić naszego Conquerora. I to jest wielce prawdopodobne, że nam się przez to nawet i uda wygrać teamfight. No ale trzeba mieć to na właśnie na uwadze, że trzeba powoli dążyć do sukcesu i przeciwnika w tym przypadku eliminować. Eee, także ten build ma to do też do siebie, że daje dużo HP, dużo punktów AD. Strasznie dużo ability Haste'a, Bo zobaczcie, my dopiero złożyliśmy tak naprawdę dwa przedmioty, a my już mamy 40 punktów ability Haste'a. Moim zdaniem, jeżeli złożymy jeszcze sobie steraka i potem będziemy kontynuowali build jakimś hempunkiem, żeby wzbogacać nasz damage głębokimi ranami, to wtedy nasza arka z wspomnianych wcześniej, widzicie 120 sekund. O których wam mówiłem o wiele, wiele wcześniej. Teraz nasz cooldown R wynosi 69. Hehe, <laughs> 69, czajcie o co chodzi. Nasza postać będzie niczym drugą lux, bo z łatwością będzie mógł klikać Rkę i bez żadnego problemu dążyć do sukcesu. Teraz mniej więcej wspomniany item, czyli Hempunk. Hempunk opierający się na tym, że ponownie dostajemy dużą dawkę hp ków AD i również Ability Heista. Dodatkowo możemy nabijać przeciwnikowi głębokie rany, które są, nie wiem jak to powiedzieć, są... przeciwnik nie jest odporny na nasze obrażenia i my mu zadajemy głębokie rany. To jest całkiem spoko item, jeżeli chodzi o taki element czwarty, może nazwijmy to właśnie czasami trzeci, licząc buta czy też nie, e, no bo dzięki temu, że przeciwnik ma mniej niż tam jakiś próg HP, chyba w tym przypadku 50, zadajemy mu dodatkowe obrażenia. Dobra, my sobie spokojnie wrócimy ponownie do naszej dżungli, sami widzicie, że... Nie trzeba na siłę grać, wystarczy tylko powoli dążyć do sukcesu. Tak jak Wam przed chwilą wspominałem, farma to podstawa każdego junglera, także im więcej jej posiadamy, tym lepiej. Bo na przestrzeni gry sami możecie zobaczyć, że już mamy prawie że dwa levely przewagi nad tym Lisinem, a mamy zaledwie 20 CS przewagi. No fakt, faktem to 9-0 robi różnicę nad 6-2, ale nie zmienia to jednak faktu, że farma też do tego się przyczyniła. Dobra. My sobie zczyścimy tutaj golemki i na szybkości cofnę się do bazy. Dobra, kupujemy sobie kolejne mniej więcej itemek. W tym przypadku kupimy sobie executonera, żeby przeciwnik w stylu Lisina czy chociażby Caitlinki się nie leczyły. Te postacie, także myślę, że executoner byłby całkiem git w tą gierkę. No i teraz przejdźmy do. Realizacji ponownej farmy, żeby wyfarmić sobie level. Jak znajdziemy jakąś mniej więcej sytuację, żeby zerkować, to automatycznie erkujemy bez żadnego problemu, żeby przeciwnika po raz kolejny wyeliminować. Eee, czy tu mu jest szansa na zgankowanie? O, widzę, że to jest Lisin. To właśnie Lisina sobie mniej więcej wyłapiemy. No w tym przypadku widzicie, Lisin akurat próbował za wszelką cenę wbić w zina, ale mu się nie udało. Tylko ciekaw jestem, co ten listin teraz próbuje zrobić, bo, tak szczerze mówiąc, to nie wiem, wiem, że chciał go wykopać, ale że on się teraz z nami bił, to trochę było głupie. No i automatycznie żeśmy Uginę uratowali, w zasadzie zwiększyliśmy szansę zdobycia Drake'a, bo teraz nie żyje enemy leśnik. Ja odpalam se Heralda i pójdę na Drake'a. Kiedy faktycznie nadarzy się okazja, erkować bez żadnego problemu, czy bez jakiegoś zmartwienia. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby. Nocturne nie grać full inem, bo wielu z was prawdopodobnie będzie go grało pod one pod wiecie, totalne carry 1 na 9, a w tym przypadku Nocturne akurat jest taką postacią, która musi powolnie grać, żeby osiągnąć sukces. Jeżeli zaś chodzi o kolejne elementy, jakie bym faktycznie składał w ten, właśnie w to zestawienie i w ten build, to składałbym GA, żeby ratować naszą skórę oraz mniej więcej zwyciężać jakiekolwiek walki, bo wiadomo, GA również posiada między innymi dodatkowe punkty AD, bo składamy, składamy Guardian Angela za pomocą Kawu miecza, to właśnie bardzo dużo. Ile mniej więcej Kawu miecz posiada? Kawu miecz posiada 40 AD. To też jest całkiem sporo, bo dzięki temu nasz damage wyniósłby ponad prawie że 400, jakbyśmy faktycznie siedzieli na Q. I ostatnim elementem jako wisienka na torcie w naszym zestawieniu jest albo Black Cleaver, żeby wzbogacić się jeszcze o dodatkowe HP-ki, ad -ki i ability Hasty jednocześnie. Albo byśmy składali prawdopodobnie, nie chcę skłamać, ale możliwe, że Edge of the Night, ponieważ Edge of the Night bazowałoby na tym, że że mamy tą charakterystyczną tarczę, która nas ratuje przed jakimkolwiek spelem. Ewentualnie można zagrać również Gargoyla. Dlaczego Gargoyla? Gargoyle jest całkiem użytecznym elementem z tego powodu, że w tym mamy bardzo dużo hp i wystarczy je tylko pomnożyć właśnie tym przedmiotem, i automatycznie nasz nocturn staje się takim turbo ciężkim tankiem do porobienia. I moim zdaniem to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Zerkujmy sobie na szybkości Korasa, żeby wam pokazać po raz kolejny build. On musi być strasznie stiltowany, jeżeli o to chodzi, bo widzieliście nawet sami w tym przypadku: ja zabiłem przeciwnika tym, że odpaliłem kilka autoataków w jego stronę. A Alisi nawet nie mógł mnie powstrzymać, bo byłem na W i automatycznie zyskaliśmy tutaj kolejnego, kolejny udział w zabójstwie. Tutaj chciałem akurat zdobyć fraga na siłę, ale mi się niestety nie udało. Może uda się teraz jeszcze ciepnąć, chociażby asystkę, także spoko. Statystyki 10,04: 200 CS. 25 minuta rozgrywki, akurat idealna dla Nocturna, żeby faktycznie tą gierkę kończyć, bo w lejcie jest. No trochę problematyczne skończenie gry nocturnem, e, także sprawdźmy sobie tylko i wyłącznie podsumowanie i przejdźmy do pożegnania w odcinku. Podsumowując, mniej więcej rozgrywkę w mniej niż 26 minut łącznie zrobiliśmy statystyki 10.04, totalnie dominując enemy leśnika. A jeżeli chodzi o damage, prezentuje się on następująco: Łącznie zrobiliśmy 16 tysięcy, ponad 16 tysięcy damage'a. W zasadzie mam wrażenie, że mógłbym zrobić ciutkę więcej, ale skupiałem swoją uwagę faktycznie na powolnym, schodkowym dominowaniu przeciwnika niż na ciągłym, istnym stąpie. Także tak mniej więcej prezentują się runki w podsumowaniu, i tak prezentuje się damage. Także to na tyle. Dziękuję, moi drodzy, serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami oraz transmisjami na żywo, które prowadzę codziennie w godzinach wieczornych. Także zapraszam i życzę miłego dnia. Trzymajcie się!